będziemy teraz nie szli tak daleko, aż zgubimy wszystkich ludzi dookoła. Znaleźliśmy miejsce, które naprawdę przeszło moje jakiekolwiek oczekiwania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku prosto z Dominikany. Otóż dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, ale mamy z Wiktorem małą misję i stwierdziliśmy, że warto będzie ją nagrać. Otóż naszą misją jest znalezienie kompletnie bezludnej plaży tutaj na Dominikanie, więc wychodzimy teraz z naszej małej wioski i idziemy plażą jak najdalej, a znajdziemy miejsce kompletnie bez ludzi. Żeby było mnie trochę słychać, zdjąłem mikrofon z aparatu i osłaniam go od wiatru, bo nieźle tutaj wieje. Jak już wam wcześniej wspominałem, ta nasza cała plaża jest plażą kitesurferów, jakbyście jeszcze nie zdążyli zauważyć. Jest ich tam pełno, ale odchodzimy teraz od tego zgiełku kitesurferowskiego i w sumie teraz dochodzimy do miejsca, gdzie skończyły się już wszystkie hotele, skończyły się wszystkie, całe miasteczko i jest tylko i wyłącznie plaża, więc będziemy teraz nią szli tak daleko, aż zgubimy wszystkich ludzi dookoła. Zerwać kokosa. Znajdź, że są dosłownie tuż nade mną. Dobra, i tak nie mamy żadnej opcji, żeby otworzyć te kokosy, bo nie mamy ze sobą żadnego noża albo maczety, więc chowamy je tu w krzakach i zabierzemy je w drodze powrotnej. Spróbujemy otworzyć w mieszkaniu. Tutaj mamy jakąś ogromną karaibską willę. I tak w ogóle można sobie w niej wynająć apartament, jak widzicie. No i wreszcie dochodzimy do takich miejsc, na które liczyłem, czyli takie małe, otoczone zielenią plażyczki z ogromem oceanu przed sobą. Znaleźliśmy tutaj małą gruntową drogę, która wygląda na to, że idzie wzdłuż oceanu i łączy te małe plażyczki ze sobą. Bo oczywiście plażą byśmy nie mogli dalej przejść, bo były skały, które wchodziły aż do oceanu. Więc dobrze, że tą dróżkę znaleźliśmy i miejmy nadzieję, że nią dojdziemy do kompletnie oddalonej od cywilizacji plaży. Ale generalnie wciąż zachwyca mnie ilość zieleni, ilość przeróżnych gatunków roślin tutaj na Dominikanie. No jest to jednak klimat tropikalny i można powiedzieć, że to jest w sumie dżungla. Takiej naprawdę większej dżungli będziemy później, w późniejszych odcinkach, również was tam zabiorę. Ale no, to naprawdę jest po prostu ten kolor tej zieleni i ta gęstość tych zarośli, że ja po prostu patrzę na to i za nic bym przez to nie przeszedł bez maczety. Bo po prostu nie da się, zaplątałbyś się w tym wszystkim. Żeby tu była jakaś spoko plażyczka. Super. No i chyba udało nam się znaleźć małą, bezludną, otoczoną skałami i krzakami ze wszystkich stron prywatną plażyczkę. Zobaczcie na to. Okej, wreszcie udało mi się schować przed wiatrem. Myślę, że dotarcie tutaj zajęło nam niecałą godzinę. Myślę, że to było jakieś 3-4 km, coś takiego.
Ja oczywiście znalazłem to miejsce już wcześniej na mapie, na satelicie, nie byłem pewien, czy będziemy mogli tutaj dotrzeć, ale oczywiście dużo pomogło to, że już od początku mieszkamy w miejscowości bardzo oddalonej od tych wszystkich kurortów turystycznych, od całego zgiełku turystycznego. To nie jest ta Dominikana, którą widzicie na jakichś pocztówkach i zdjęciach i na broszurach biur podróży. I to nie jest ta Dominikana, o której opowiadał wam wujek, który właśnie wrócił z hotelu All Inclusive. Tylko to jest właśnie ta dzika część Dominikany, którą bardzo chcieliśmy zobaczyć i odkryć. I chyba nam się to udało. Oceńcie sami, zobaczcie teraz ujęcia z drona naszej małej, prywatnej plażyczki. Zachowałem mój aparat w małej jaskini, żeby przed wiatrem go osłonić. Ale słuchajcie, po tych ujęciach z drona, które przed chwilą zrobiłem, znaleźliśmy miejsce, które naprawdę przeszło moje jakiekolwiek oczekiwania. Bo no wyglądało to po prostu, nie wierzyłem patrząc na telefon, wyglądało to po prostu jak jakieś sceny z filmu, nie wiem, z Parku Jurajskiego albo coś tego typu. Z Piratów z Karaibów również. Naprawdę dziwne to jest uczucie znaleźć takie miejsce, które wygląda jak na filmach albo na najprzepiękniejszych możliwych zdjęciach. Po prostu go znaleźć i być tutaj. Niesamowite. No więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak wskoczenie do oceanu. Kompletnie brudny obiektyw, ale po prostu tu jest tak intensywna morska bryza, cały czas jest po prostu woda leci z oceanu na obiektyw, że nie da się tego doczyścić, po prostu czyszczę i czyszczę go cały czas, ale nic to niestety nie daje. Dobra, słońce nam zachodzi, więc idziemy jeszcze na ostatnie promienie zachodu słońca. No i żegnamy naszą plażę. Z pewnością jeszcze tu wrócimy. No i na tym kończymy naszego trzeciego karaibskiego vloga. Mamy już kolejny dzień, a ja wciąż jak o tym myślę, to nie mogę wyjść z podziwu, że udało nam się znaleźć tak idealną, ogrodzoną skałami dziką plażę. Owszem, sprawdziłem tą okolicę wcześniej na Google Maps i stąd w ogóle wziął się pomysł, żeby tam iść i poeksplorować, ale na Google Maps wyglądało to tak. Więc to, co znaleźliśmy, naprawdę przerosło moje oczekiwania. Jak widać, nawet na Dominikanie wciąż można znaleźć piękne miejsca, niedotknięte przez turystów i całą tą turystyczną infrastrukturę. Wystarczy tylko odejść z dala od hoteli i zacząć eksplorować.